Dziś bardzo mocno o karze śmierci z punktu widzenia państwa, kościoła i człowieczeństwa. Jest to ważny i mocny, jak sądzę, materiał. Zresztą starałem się, aby był merytoryczny. Myślę, że zaciekawi on zwolenników, jak i przeciwników kary głównej. Bardzo mi zależy, aby stworzyć dzięki temu płaszczyznę do dyskusji, do myślenia, a nie do wzajemnego obrzucania się oskarżeniami, a już na pewno takimi wynikającymi nie z faktów, ale z zacietrzewienia albo błędów, logicznych błędów, bo te również w internecie się znajdują. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Wiem, nawaliłem. Temat przerósł mnie i czas, który mogłem na niego poświęcić, niestety był niewystarczający, dlatego program, który miał mieć swoją premierę wczoraj, emitujemy dziś, ale uwierzcie, że warto. Zapraszam, czujcie się jak u siebie, chociaż lekko dziś nie będzie. Nie 30, ale 33 300 widzów zdecydowało się subskrybować w ostatnich dniach kanał Marek Miśko Czuwaj, za co bardzo dziękuję. Dziękuję też dotychczasowym mecenasom i patronom, którzy już nas wspierają, ale chcę wam powiedzieć, że to właśnie dzięki wam mogę tworzyć tu najnowsze treści wraz z zespołem. Jesteście wielcy. Jeżeli uważacie, że treści tutaj zawarte są warte wsparcia, informacje o tym, jak to zrobić, znajdziecie w pierwszym komentarzu oraz opisie filmu. Nie zabijaj. Nie ma i nigdy nie było takiego przykazania. Piąte przykazanie to nie morduj. Tak brzmi ono w oryginale hebrajskim, czyli dokładnie w takiej wersji, w jakiej znajdowało się na tablicach, które Mojżesz otrzymał od Boga. Wybaczcie na wstępie, że nie będę wymawiał słów w języku hebrajskim, gdyż w żaden sposób, chociaż próbowałem, poprawnie tego zrobić nie będę w stanie. Będę natomiast wskazywał je palcem. O! Tak więc różnice te w sposób bardzo dokładny wyjaśnia w swoim arcyciekawym artykule pan Paweł Jędrzejewski, pisząc: w języku hebrajskim zabójstwo wygląda tak. Natomiast czasownik określający zabijanie – tak. Tora używa czasownika takiego, który w formie zakazu przyjmuje brzmienie następujące. A to oznacza nie morduj. W Torze nie ma więc słowa wyrażonego w ten sposób, które oznacza nie zabijaj. Jest natomiast takie, co tłumaczy się na nie morduj. Co mi tam jakaś Tora? Jestem chrześcijaninem. Tora jest kompilacją pierwszych pięciu ksiąg Biblii hebrajskiej, a mianowicie ksiąg rodzaju, wyjścia, kapłańskiej, liczb i powtórzonego prawa. Chrześcijanie nazywają ją pięcioksięgiem. Każda z ksiąg zapisanych w Torze jest więc tą samą księgą, którą objawił nam Bóg, zarówno Żydom, jak i chrześcijanom. Fenomenalna książka Rafała Piguły. Kara śmierci po katolicku, bo tak brzmi nazwa tej książki, to fenomenalny zbiór faktów na temat katolickiego wymiaru kary głównej. Można ją nabyć w wydawnictwie Magna Polonia. Będę się dziś do niej bardzo często odwoływał. To co? Zaczynamy. Pismo Święte, czyli prawa boskie. W wersie 13, 20 rozdziału Księgi Wyjścia, podającym według Biblii Tysiąclecia i wielu innych przykładów przykazanie nie zabijaj, użyte zostało w oryginale wyraźnie wyglądające tak. A jego podstawą ma być czasownik, który wygląda tak. Oddajmy więc głos znawcom Pisma Świętego w jego oryginale. Jak podają w swoim wykładzie ksiądz profesor Roman Sieroń oraz w swoim studium ksiądz profesor Marian Filipiak, czasownik ten przypisany przez tłumaczy, między innymi tzw. tysiąclatki polskiemu zabijać, jest w Biblii używany, aby wyrazić zabijanie zwierząt. Nie jest on również wykorzystany do opisu samobójstwa, zabijania wrogów na wojnie. Widzimy to w Księdze Powtórzonego Prawa oraz w Księdze Wyjścia. Nie dotyczy on też, jak wskazuje autor książki, wydawania i wykonywania sprawiedliwych wyroków sądowych, co z kolei można potwierdzić w rozdziale 35, wersetach od 27 do 30 Księgi Liczb. O co więc chodzi? Z pomocą w zrozumieniu różnicy o ogromnym przecież znaczeniu przychodzą nam słynni egzegeci. Otóż wielu egzegetów oraz znawców języka hebrajskiego twierdzi, że najbliższymi odpowiednikami słowa tego w języku polskim powinno być mordować, a nie zabijać. Któż tak twierdzi? Na przykład Jerzy Adam Świdziński, teolog i autor książki Kara śmierci w obronie życia ludzkiego. Hebrajskie słowo, które wygląda tak,
zawsze oznacza zabójstwo dokonane świadomie, z premedytacją. Wiąże się ono również z przelaniem niewinnej krwi, bezbronnością ofiary i niesprawiedliwością. Z kolei według księdza profesora Mariana Filipiaka to samo słowo, które widzimy znowu tutaj, oznacza zabójstwo jako czyn zaplanowany, przemyślany, godzący w dobro wspólnoty, odznaczający się znamieniami grzeszności i zła moralnego. Myślę, że to nam wszystko wyjaśnia, prawda? Różnica pomiędzy nie zabijaj, a nie morduj. Wybucha wojna. Załóżmy, że podczas jej trwania żołnierz został zastrzelony przez przeciwnika. Gdybyśmy mieli, jako na przykład dziennikarze frontowi, zrelacjonować takie zdarzenie, powiedzielibyśmy jak. Na przykład, żołnierz został zabity na wojnie lub żołnierz poległ na wojnie. Zastanówmy się jednak, gdyby do takiej samej sytuacji z udziałem tego samego żołnierza, również podczas wojny, doszło na przykład na frontowej przepustce. Powiedzmy sobie, że pojechał na taką przepustkę i został napadnięty przez bandytów, którzy chcieli go okraść oraz pozbawiony życia w wyniku takiej napaści rozbójniczej. Co byśmy powiedzieli wtedy? Że żołnierz taki został zamordowany. Jest różnica? Były prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama, znany jako najbardziej zagorzały przeciwnik kary śmierci na świecie, podawany za wzór. Gdy odbierał pokojową Nagrodę Nobla, miał już na swoim koncie bombardowanie dronami obiektów cywilnych w Pakistanie, Jemenie i Somalii. Statystyki widzicie właśnie w tej chwili. Szacuje się, że w wyniku jego decyzji, czyli 542 atakach dronów, na które zezwolił, zginęło około 3797 osób, w tym 324 cywilów, kobiet i dzieci. Kara śmierci dla zwyrodnialców nie, ale setki, tysiące i dziesiątki tysięcy dzieci i kobiet w imię jakiejś idei już tak. Jestem przeciwko karze śmierci, no chyba, że bombardowanie cywilnych osiedli, prawda? Papież powiedział, że nie wolno. Nie wolno? To po co papieżowi uzbrojeni ochroniarze? Powiedzcie mi, moi mili, co trzyma ten człowiek w ręku? Czy to jest wiadro? Nie. To nie jest wiadro i nie jest też KBK, KMS. Ale Glock. Co robi ten człowiek? Strzela. A co ma napisane na czapce? Guardia Suicera Pontificia, czyli papieska gwardia szwajcarska. Po co ten człowiek strzela? W moim przekonaniu, aby podnieść swoje kwalifikacje. A do czego są mu potrzebne umiejętności strzelania? Aby móc dobrze wykonywać swoją pracę, a praca ta polega na zapewnieniu bezpieczeństwa, które, gdy trzeba, polega na obronie, również papieża, również poprzez użycie broni i pozbawienie kogoś życia i to bez wyroku sądu. Część ludzi więc mówi, że nie wolno zezwalać na karę śmierci, która jest poprzedzona wyrokiem sądu, sprawdzeniem, badaniami, całym narzędziem, który zwykliśmy zwać kryminalistyką. Ale zastrzelenie człowieka na ulicy przez policjanta, a nie wiemy, czy na przykład taki człowiek nie jest chory psychicznie, nie wymaga już wyroku sądu, prawda? Jest karą sprawiedliwą za to, że ktoś zdecydował się na napaść. Czy wiecie natomiast, co to jest? To jest magazyn broni. Magazyn broni papieskiej gwardii szwajcarskiej. Co w nim widzimy? Broń. No i po co? Jak myślicie, po co jest broń papieżowi? Aby gdy będzie trzeba z niej strzelać. Skoro nie zabijaj, to po co papieżowi broń? Czy można strzelać i zabijać, gdy chcemy się bronić? Tutaj również człowiek ze szwajcarskiej gwardii papieskiej trzyma w ręku karabinek SIG 552 Komando. Mógłbym tak w nieskończoność. A panowie wokół Papa Mobile to kim według was są? Ochroniarzami. I mają co? Broń. Po co? Przecież jest nie zabijaj, prawda? Czy te argumenty mogą pomóc zastanawiającym się nad piątym przykazaniem chociaż trochę w rozeznaniu tej sytuacji i dają do myślenia? Albo podczas wizyt papieskich. W porządku bronią zawsze uzbrojeni po zęby żołnierze i funkcjonariusze. Strzelcy wyborowi na każdym wieżowcu. Po co? Czy nie mogliby sobie poradzić z ewentualnymi zamachowcami siłą argumentów? Na przykład takie wielkie megafony, duże głośniki, przez które mogliby stosować jakąś odezwę, prawda? Nie zabijaj, nie strzelaj, nie rań tych ludzi. Nie, funkcjonariusze wolą broń, która jest bardziej skuteczna, aby zapewnić bezpieczeństwo publiczne. Tak, jak może je zapewnić w przypadku zwyrodnialców typu Breivik za pomocą nieuchronności kary? Kara ostateczna. Nauczanie Kościoła, a kara śmierci. Święci Kościoła.
Żeby nie rozwlekać, przeczytam wam kilka obszerniejszych cytatów z Kary śmierci po katolicku pana Rafała Piguły, którą możecie dostać w wydawnictwie Magna Polonia. Święty Klemens Aleksandryjski. Ten człowiek, jak słyszymy, święty, w swoim dziele Kobierce zapisków filozoficznych pisał następująco. Ale jeśli ktoś popadnie nieuleczalnie w jakieś zło, opanowany bez reszty rządzą mordu i grabieży, to w tym wypadku wyświadcza mu się dobrodziejstwo, zabijając go. I oczywiście nie jest to argument dla ludzi, którzy nie są katolikami, chrześcijanami, nie są ludźmi wierzącymi. Ale wśród chrześcijan i katolików bardzo często pojawia się zaprzeczenie katolickości kary śmierci. Dlatego ten dowód, jako jeden z wielu, które dzisiaj przedstawię, powinien do nich dotrzeć. Fragmentem tym autor przecież nie tylko przyzwala na karanie śmiercią, ale podkreśla wręcz możliwość wystąpienia dobroczynnego skutku zasądzonej kary głównej w kontekście zbawienia samego skazanego, albowiem jak podaje w innym miejscu, kara, o ile jest sprawiedliwa, potrafi wyprostować duszę. I teraz postaram się to przełożyć na język taki eschatologiczny, ostateczny i końcowy z punktu widzenia katolickiego. Dlaczego kara śmierci jest katolicka? Bo dla człowieka, który jest katolikiem, wcale najważniejsze nie jest życie na ziemi, ale życie po śmierci. Jak do tego życia po śmierci dotrzeć? Otóż żyć w ten sposób, aby Pan Bóg wybaczył nam nasze grzechy, być w stanie łaski uświęcającej i w takim stanie umrzeć. I to jest bardzo ważne w tym zakresie. Człowiek, który nie jest w stanie się poprawić, który dokonuje zbrodni lub prawdopodobnie ich więcej będzie dokonywał, kiedy dowie się, że został skazany na karę śmierci i na tę karę będzie oczekiwał, ma czas, aby się nawrócić. I to z punktu widzenia, uwaga, nie społecznego, żebyście nie mylili tych dwóch rzeczy, ale katolickiego, świadczy m.in. o katolickim charakterze kary śmierci. Łaską dla tego człowieka w tym przypadku jest śmierć, ponieważ nie będzie już więcej grzeszył i po drugie wie, kiedy umrze, więc ma możliwość wyprostowania swoich dróg w drodze do zbawienia. Klemens Aleksandryjski, argumentując za sankcją główną, zakłada, że istnieją jednostki całkowicie zdegenerowane moralnie, dla których jedyną zaporą przed popełnieniem zła jest kara śmierci. Sytuację tę porównuje do nieuleczalnej choroby. Jak pisze dalej w swym dziele, prawo, jeśli dostrzeże kogoś, kto zachowuje się tak, że wygląda na nieuleczalnie chorego pod względem moralnym, jako że popada w ostateczną nieprawość, wtedy prawo z samej już troski o innych, aby nie ulegli zniszczeniu z powodu przestępczego działania tej jednostki, postępuje podobnie, jak gdyby odcięto część całego ciała, a mianowicie takiego człowieka zabije, mając przede wszystkim na względzie zdrowie społeczności. I to jest współczesny przykład dla zwyrodnialców typu Breivik czy Trynkiewicz. Idźmy dalej. Święty Cyprian z Kartaginy. Urodzony najprawdopodobniej jeszcze za życia wspomnianego już Klemensa Aleksandryjskiego. Jak podaje w swojej pracy pan Piotr Bułkowczyk, święty ten pisał do prokonsula Afryki Demitriana, który obwiniał chrześcijan nie oddających się czciom bożków o wywołanie klęski żywiołowej. Czytamy. Być chrześcijaninem albo jest zbrodnią, albo nie jest. Jeżeli jest zbrodnią, dlaczego nie karzesz śmiercią wyznawców tej wiary? I cóż możemy logicznie wywnioskować z tego argumentu? Co możemy wywnioskować? Otóż to, że biskup Kartaginy, przesławny człowiek, który do dziś jest wspominany, chociaż upłynęło tysiąc kilkaset lat, przyzywał władzy świeckiej na karanie odebraniem życia. Inną, często przytaczaną wypowiedzią świętego Cypriana jest cytat z listu do Donata, mówiący, że zabójstwo popełnione przez jednostkę jest zbrodnią, natomiast popełnione publicznie – cnotą. Święty Hieronim jest autorem tłumaczenia Pisma Świętego z języków oryginalnych na łacinę. Dzieło to do dziś jest powszechnie cenione i wykorzystywane, a nazywane Wulgatą. Święty ten podjął się także komentarza do wersu z Księgi Jeremiasza brzmiącego: to mówi Pan, wypełniajcie prawo i sprawiedliwość, uwalniajcie uciśnionego z rąk ciemiężcy. Obcego zaś, sieroty i wdowy nie uciskajcie, ani nie czyńcie im gwałtu, krwi niewinnej nie rozlewajcie w tym miejscu. Interpretując ostatnie słowa powyższego fragmentu, święty podkreśla, że karanie śmiercią m.in. morderców nie jest niesprawiedliwym przelewem krwi, ale służbą prawu. Cytatów ze świętych przemawiających za karą główną w konkretnych sytuacjach są setki. Zajrzyjcie do wspomnianej książki. Papieże a kara śmierci. Pierwszym papieżem, który odnosił się do peona capitalis, czyli do ostatecznej kary, był Innocenty I, uznany za świętego.
W roku 1405 wysłał on list do biskupa Tuluzy Exuperiusza, w którym to wahał się w sprawie dopuszczalności i moralnej oceny stosowania przez chrześcijan kary głównej. W swoim liście papież Innocenty, powołując się na 13 rozdział listu do Rzymian, w sposób zdecydowany pouczył adresata, że świecki sędzia, wydając wyroki śmierci, sprawuje władzę przekazaną mu przez Boga, czyli prawo miecza. Nie może być zatem obciążony grzechem za swe czyny. W tym samym stuleciu na tronie Piotrowym zasiadł papież Leon I, zwany Wielkim. Jest on świętym doktorem Kościoła katolickiego. Papież ten w roku 447 w liście do biskupa Turybiusza przyzwala wręcz, a nawet pochwala, zaangażowanie władz świeckich w wymierzanie kary śmierci heretykom. Sprawa dotyczyła w tamtym czasie herezji prescylianizmu. I teraz uwaga, o co chodzi w społecznym wymiarze tego połączenia wiary, bo mówimy o herezji, no i kary śmierci. Czy palenie na stosie? Nie, nic z tych rzeczy, bo to jest domena akurat protestantów. Jak wyjaśniają ksiądz profesor Ślipko i Jerzy Adam Świdziński, papież pochwalał wykonywanie kary głównej na zwolennikach Pryscyliana, czyli tej herezji pryscyliańskiej, nie jako winnych wykroczeń przeciwko wierze i kościołowi. Tu wcale nie o to chodziło. Sama herezja była bowiem w tamtym czasie niebezpieczeństwem dla ładu w społeczeństwie i w państwie, bo takie to były czasy. Dlatego też winni sądzeni byli przez władzę świecką, a nie duchową. Pamiętajcie o tym, że dla ówczesnego świata jednym z filarów stabilności wspólnoty państwowej była religia, którą ją cementowała, tę społeczność. Herezja uderzała więc bezpośrednio w jej fundament. Byliśmy świadkami takich historii podczas każdej herezji na kartach historii wielokrotnie, i to już od 2000 lat. Była ona uznawana więc za poważne przestępstwo przeciwko prawu państwowemu, a nie religijnemu, i o tym powiedzą wam wszyscy, nawet świeccy historycy. Można jeszcze byłoby cytować wielu więcej papieży, takich jak Mikołaj I Wielki, Innocenty III, Grzegorz IX, Leon X, Pius V i tak dalej. Tylko nie ma na to czasu. Sami poszukajcie, na przykład w tej książce, bo to nie są moje mądrości. Staram się tylko odnieść do tego, co jest faktem. Kat w Watykanie. Przez setki lat w państwie kościelnym istniała funkcja kata. Giovanni Battista Bugatti pełnił tę funkcję nieprzerwalnie przez niemal 70 lat za pontyfikatów Piusa VI, Piusa VII, Leona VII, Piusa VIII, Grzegorza XVI oraz Piusa IX. Żaden z wymienionych papieży nie zlikwidował tego stanowiska, a co więcej, kat był opłacany oficjalnie z funduszy papiestwa, łącznie z pensją od Piusa IX po przejściu na, o kurczę, jak to w ogóle brzmi, katowską emeryturę. Kiedy nastąpiła podmiana myślenia? No i teraz tak. Słusznie ktoś powie, no ale przecież papież Jan Paweł II, papież Benedykt, papież Franciszek, ostatnie lata, to pan nie czytał Humane Vitae? Pierwszym wyraźnym i oficjalnym wystąpieniem ważnych organów i przedstawicieli kościelnych przeciwko karze głównej był według księdza profesora Ślipki, przecież słynnego znawcy, a nie Marka Miśki, dokument wydany przez Społeczną Komisję Episkopatu Francji. Kiedy? 200 lat temu? 300? 400? 600? Nie. W roku 1978. Jak podaje autor książki Kara śmierci po katolicku z wydawnictwa Magna Polonia, pan Rafał Piguła, wydarzenie to, choć nie wywołało w tamtym czasie dużej reakcji i oficjalnego poparcia w środowisku kościelnym, było jednak istotnym i ze względów na wagę dokumentu niezaprzeczalnym krokiem ku liberalizacji sankcji kary głównej. Prawdziwy wyłom pojawił się jednak dopiero w latach, uwaga, 90. poprzedniego wieku. Czyli przez grubo ponad 1900 lat Kościół katolicki ustami swoich świętych, przepotężnych naukowców, doktorów Kościoła, no przepraszam was najmocniej, ale XX i XXI wiek nie przyniósł nam nawet 1/42 takiego wielkiego umysłu. Nie urodził się po prostu. Więc ustami tych wszystkich ludzi mówił, że kara główna jest zgodna z nauczaniem katolickim, i nagle coś się przestawiło w roku 90 i nagle Kościół zmienił w tej sprawie zdanie. Dla mnie to jest bardzo zaskakujące, szczególnie, że wiemy, co dzieje się we współczesnym Kościele od czasu Soboru Watykańskiego II. Dlaczego więc w Polsce tak myślimy o karze śmierci? Dlaczego widzę tak wiele komentarzy? Panie Marku, pan jest katolikiem, a piąte przykazanie? Dlatego, że zmianę tego postrzegania o samej sankcji głównej, o karze śmierci, był nie kto inny jak Jan Paweł II. Papież ten otwarcie w wielu przemówieniach czy swoich homiliach apelował do świata o ograniczenie, a nawet całkowite zniesienie wykonywania kary głównej. No i teraz moje przemyślenie w tej kwestii jest takie. Papież
z którego zrobiliśmy jedną wielką chodzącą kremówkę. Polacy nie znają żadnych innych ojców świętych, tylko Jana Pawła II, ma być teraz tym, który poprzez homilię czy też wywiad w Osservatore Romano ma zmieniać nauczanie Kościoła katolickiego, które trwało niezmiennie do czasu jego pontyfikatu. Zresztą sam nigdy nie wygłosił tej tezy ex cathedra. To w Polsce po prostu utarło się takie myślenie, ponieważ jest to nasz papież i wszystko, co by powiedział, zamazuje księgi świętego Tomasza z Akwinu, świętego Augustyna, zamazuje po prostu wszystko. Bo co? Bo Jan Paweł II i kremówki. Przecież to jest nienormalne. Dobrze, ale mamy też znacznie większy kaliber. Chodzi o encyklikę Jana Pawła II, Evangelium Vitae z 95 roku, gdzie w punkcie 27 papież napisał: do znaków nadziei należy zaliczyć też fakt, że w wielu kręgach opinii publicznej wzrasta nowa wrażliwość, coraz aktywniej poszukująca skutecznych sposobów powstrzymania, choć bez użycia przemocy, uzbrojonych agresorów. Mówił to papież w tym samym czasie, gdy, jeszcze raz powtórzę, miał pełne i nadal ma pełne magazyny broni. W tej samej perspektywie należy więc coraz powszechniejszy sprzeciw opinii publicznej wobec kary śmierci. No, ja też jestem częścią opinii publicznej i wielu jest takich jak ja, którzy się nie sprzeciwiają, ale chcą na ten temat merytorycznej i poważnej dyskusji. No i papież mówi dalej, że ona, chociaż jest stosowana jako uprawniona obrona społeczna, to ten sprzeciw wynika z przekonania, że współczesne społeczeństwo jest w stanie skutecznie zwalczać przestępczość metodami, które czynią przestępcę nieszkodliwym, ale nie pozbawiają go ostatecznie możliwości odmiany życia. No i teraz ta odmiana życia. Przecież święci Kościoła i papieże, którzy byli, Ojcze Święty wybacz, ale naprawdę znacznie większymi tuzami intelektu i myślicielami niż ostatnie papiestwo z XX wieku, bo to trzeba tak powiedzieć niestety, wykazywali coś zupełnie odmiennego. Mówili, że kara śmierci sprawiedliwie zastosowana może odmienić życie grzesznika. No ale w powyższym fragmencie warto zwrócić uwagę na podmiot, który jest powszechniej stosowany i on się sprzeciwia tej karze śmierci. Zresztą pisze o tym autor książki Katolicka kara śmierci. I nie jest to papież, nie jest to Kościół, nie jest to Ewangelia, ale opinia publiczna, prywatna opinia publiczna jednego z ojców świętych. Z tego też względu nie można uznawać powyższej wypowiedzi jako wypowiedzi doktrynalnej i ją traktować jako bezdyskusyjną. Papież nie wypowiedział tego bowiem w żadnym stwierdzeniu ex cathedra, a jedynie rozważał kierunki zmian opinii publicznej i bardzo dobrze, bo od myślenia i zadawania pytań świat się zmienia. No ale to są dalej tylko pytania. Punkt 56 tej encykliki zawiera natomiast następujące przesłanie. W tej perspektywie uprawnionej obrony należy też rozpatrywać problem kary śmierci. Zarówno w Kościele, jak i w społeczności cywilnej coraz powszechniej zgłasza się postulat jak najbardziej ograniczonego jej stosowania albo wręcz całkowitego zniesienia. Problem ten należy umieścić w kontekście sprawiedliwości karnej, która winna coraz bardziej odpowiadać godności człowieka, a tym samym w ostatecznej analizie zmysłowi Boga względem człowieka i społeczeństwa. Istotnie kara wymierzana przez społeczeństwo ma przede wszystkim na celu naprawianie nieporządku wywołanego przez wykroczenie. Władza publiczna powinna przeciwdziałać naruszaniu praw osobowych i społecznych, wymierzając sprawcy odpowiednią do przestępstwa karę jako warunek odzyskania prawa do korzystania z własnej wolności. W ten sposób władza osiąga też cel, jakim jest obrona ładu publicznego i bezpieczeństwa osób, a dla samego przestępcy kara stanowi bodziec i pomoc do poprawy oraz wynagrodzenia za winy. Jest oczywiste, że aby osiągnąć wszystkie te cele i wymiary, jakość kary powinna być dokładnie rozważona i oceniona i nie powinna ona sięgać do najwyższego wymiaru, czyli do odebrania życia przestępcy, poza przypadkami absolutnej konieczności, to znaczy gdy nie ma innych sposobów obrony społeczeństwa. No i teraz zobaczmy. W homilii, którą zacytowałem z Urbi et Orbi, papież wyraża inne stanowisko, ale już w swojej encyklice diametralnie inne. Co jest ważniejsze? Homilia, do której stosuje się wielu, bo Jan Paweł II, czy encyklika, która przecież, jak przed chwilą zacytowałem, nie wyklucza używania kary śmierci, ale stawia poważne nad jej stosowaniem w różnych przypadkach pytania. I to rozumiem, bo to jest zgodne z nauczaniem Kościoła i to jest logiczne. Więc ci, którzy powołują się na Jana Pawła II przeciwko karze śmierci, powinni przeczytać jego encyklikę. Nie zabijaj. Czy zabicie kogoś w obronie własnej jest grzechem? Czy ojciec broniący swej rodziny przed napastnikiem, zabijając go, grzeszy? Czy żołnierz broniący ojczyzny poprzez zabijanie innych żołnierzy popełnia grzech ciężki? Oczywiście, że nie. W
przeciwnym razie każdy katolik, który twierdzi, że nigdy i nigdzie nie wolno pozbawić drugiego człowieka życia, musiałby sprzeciwić się zaciąganiu go do wojska, istnieniu armii i obrony swojej ojczyzny. Taka doktryna występuje na świecie oczywiście, to prawda, ale w przypadku mormonów i świadków Jehowy, a nie katolików. Logika więc wskazuje na to, że nie zabijaj nie ma żadnego zastosowania w wielu przypadkach, na przykład wtedy, gdy trzeba się bronić. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że część ludzi, katolików, powołuje się na bezwzględność piątego przykazania i uważa, że nie zabijaj jest bezwzględnym nakazem i dotyczy każdej sytuacji, w której dochodzi do pozbawienia kogoś życia. Breivik. Norweski masowy morderca, który 22 lipca 2011 roku dokonał dwóch zamachów terrorystycznych. Pierwszy zamach na siedzibę premiera Norwegii, w którym zginęło 8 osób, no i na uczestników obozu młodzieżówki norweskiej Partii Pracy, w którym zamordował 69 osób. W obu tych zamachach kilkaset osób zostało rannych. Breivik został skazany na 21 lat więzienia z możliwością nieograniczonego przedłużenia wyroku, jeżeli będzie nadal uznawany za zagrożenie wobec reszty społeczeństwa. Breivik wyjdzie na wolność za niespełna 10 lat. Pacyfizm, który pożarł mózgi zachodnim lewackim społeczeństwom, ma w mojej ocenie twarz tego właśnie gościa, który na każdym posiedzeniu sądu w obecności rodzin zamordowanych ludzi śmieje się im w oczy. Bo Breivik nie zabił, ale zamordował. Komeda. Proszę mi wybaczyć, ale pan Komeda chodzący po mediach i stawiany jako wzór i przykład na to, że kara śmierci istnieć nie powinna, nie przekonuje mnie do niczego. Nie tylko jeżeli chodzi o wartość i pokład intelektualny. Bardzo mu współczuję oczywiście tej sytuacji, ale z innego powodu. A powód jest jeden. Tylko dlatego, że w Polsce zdarzają się układy z pogranicza biznesu, polityki i wymiaru sprawiedliwości. I ten układ ponosi winę za niesprawiedliwe osądzenie człowieka. Za niesprawiedliwe. O karze śmierci nie powinniśmy mówić w wyniku każdego przestępstwa, ale jedynie takiego, które zostało dokonane z pełną premedytacją, na które są niezbite dowody, a nie jak te spreparowane dzięki skorumpowanemu wymiarowi sprawiedliwości i przedstawione sądowi przeciwko panu Komedzie. Nikt o zdrowych zmysłach nie mógłby żądać kary śmierci za przestępstwo, o które był oskarżony pan Komeda, dlatego że nie o to w tym wszystkim chodzi. Kara śmierci powinna być dla zwyrodnialców, dla gościa, który przez 10 lat gwałcił i zabijał 10-letnie dzieci, trzymając ich ciała w piwnicy, rozumiecie? A nie dla Komedy. Bo społeczeństwo ma prawo się przed takimi ludźmi, czy też zwierzętami, bronić. Kara śmierci powinna być dla człowieka, który zamordował z zimną krwią dziecko, idące na pocztę z grupą przedszkolaków, wysłać kartkę. Bo wiecie co? Bo są świadkowie, bo są nagrania i nie ma jak się sukin syn z tego wyłgać. Rozumiecie? Papież Jan Paweł II sugerował w swoich przemówieniach, że istnieje obecnie tak rozwinięty poziom możliwości resocjalizacyjnych, że nie trzeba stosować kary ostatecznej. Dam kontrargument, którego papież zdaje się nie zauważył, nie wiem dlaczego. Bo przecież jednocześnie rozwinęła się też i udoskonaliła kryminalistyka. I to od czasów pana Komedy bardzo. I jest ona bardzo skuteczna w ocenie faktów. Słyszeliście o Archiwum X? Różnych przestępców da się złapać po 10, 15 czy 20 latach, bo kryminalistyka się rozwija. Do pewnego momentu, aż nie wkracza oczywiście w tę przestrzeń polityka i układy. Państwo nie ma uczuć. Dlatego, że jest tworem prawnym, które ma chronić człowieka i które ma być uosobieniem sprawiedliwości, które ma chronić obywatela. Poziom zdemoralizowania współczesnych społeczeństw jest tak wielki, że powrót do tej kary nie powinien być przedmiotem tabu, ale po prostu poważnej i dojrzałej dyskusji. Nie chodzi bowiem o jej powszechne stosowanie w przypadku udowadniania gwałtu czy zabójstwa. Wcale nie, ale tylko w przypadkach radykalnych, zwyrodniałych i przynoszących zatem sprawiedliwość społeczną. Kiedy przygotowywałem się do tego programu, mój przyjaciel Piotr, prawnik po UKSW, podał mi taką historię, którą dyskutowali wielokrotnie na studiach. Jest niesamowita i ukazuje dokładnie to, co myślę. W tamtym czasie, gdy studiował, głośna była sprawa, że z pociągu jadącego zdaje się do Kutna dwóch bandytów, młodych chłopaków, dla zabawy wyrzuciło z pociągu młodą dziewczynę. Czy taki czyn według mnie zasługuje na karę śmierci nawet po jej udowodnieniu? Powiedzmy, że kamery monitoringu to nagrały. Uwaga, zaskoczenie niektórych – nie. Można zastosować na ich obronę wiele argumentów i sam powiedziałbym, że mając dobrą gadanę, wybroniłbym ich przed sądem. A to byli młodzi, głupi, pijani, różne argumenty, naprawdę. Niestety zginął człowiek, ale wszystko wskazuje na to, że dałoby się tych ludzi przywrócić społeczeństwu z powrotem.
ale natomiast głośna była też w tamtym czasie sprawa człowieka, który porwał 20-latków. Zwyrodnialec gwałcił ich miesiącami, nawet po zamordowaniu. Oszczędzę Państwu szczegółów, one są opisane w podręcznikach do kryminalistyki i taki artykuł przeczytałem. Nie zasnę przez tydzień. Czy taki zwyrodnialec zasługuje na tę samą karę, co mężczyźni, którzy wyrzucili dziewczynę z pociągu? Nie. Zasługuje na uczciwy proces, sprawiedliwy wyrok i śmierć. Nie może być więc mowy o utrzymywaniu takiego zwyrodnialca w więzieniu przez zdrowe społeczeństwo, dlatego że burzy to ład i porządek społeczny zarówno u zwykłych obywateli, którzy nie czują się sprawiedliwie potraktowani, jak i u współwięźniów. Jeżeli ktoś zabił i dostał 25 lat więzienia, a obok jest człowiek, który gwałcił 10-latków latami, również ich ciała, i też dostał 25 albo dożywocie. Czy to nie jest dla was logicznie niespójne? Dla mnie jest i nie ma nic związanego ze sprawiedliwością. Bo nie chodzi w karze śmierci o to, żeby się na kimś mścić, ciąć go, sypać solą, spopielić i wystrzelić z armaty nad miastem. Chodzi o to, aby przywrócić ład, porządek społeczny i sprawiedliwość. Ponadto mówią, że trzymanie tych ludzi w więzieniach wieloletnich albo na dożywociu ma coś wspólnego z miłosierdziem. Moim zdaniem jest to znęcanie się psychiczne. Jeżeli taki człowiek jest w więzieniu w Polsce, na dożywociu lub w 25 latach, a popełnił makabryczną zbrodnię, to wiecie, co on dostaje? NN. Jest sam w celi przez 25 lat lub przez dożywocie. Nienawidzi go straż więzienna. Nienawidzą go współwięźniowie. Współwięźniowie rozdają też pokarmy, bo tak to wygląda w zakładach zamkniętych, żeby jakoś ich zaktywizować. Znam takie opowieści, ponieważ wielokrotnie przechodziłem szkolenia wojskowe i militarne z funkcjonariuszami Straży Więziennej, którzy są odpowiedzialni za działania, powiedziałbym, zbrojne, polegające na pacyfikacji, gdyby na przykład doszło do buntu w więzieniu. Bardzo dzielne chłopaki. I powiem wam, że to, co oni mi opisują, co tam się dzieje w więzieniu z takimi ludźmi, to nie jest człowieczeństwo. Jeżeli inni więźniowie rozdają takiemu zwyrodnialcowi jedzenie, to wiecie, co tam on ma w tym jedzeniu? Nie będę wam mówił, bo to katolicki program, ale wyobraźcie sobie wszystkie najobrzydliwsze rzeczy, które są wydzielane z ludzkiego ciała i to znajduje się w jego zupie. Bardzo często ci więźniowie nie dojadają i nie jedzą przez wiele tygodni, a jak już są głodni, to zjadają z całą tą zawartością. Ten człowiek jest odseparowany, bardzo często, kiedy wychodzi na spacerniak samemu, jest obrażany, wygwizdywany, niszczony psychicznie. I to dla was, ludzie, którzy mówicie, że katolickie nie jest pozbawienie życia takiego człowieka, to jest katolickie? Był to najbardziej wymagający program, który popełniłem przez cały czas trwania tego kanału. Nie dlatego, że zmęczył mnie psychicznie, nie dlatego, że trzeba było bardzo dużo książek przewertować, aby móc wam tę wiedzę przekazać, ale dlatego, że dotyka on bardzo istotnej kwestii. A mam w swoim rozumieniu, w swojej filozofii produkcji tego, co tutaj z zespołem przygotowujemy, takie 4 punkty, którymi chcę się posługiwać, które chcę stosować cały czas i nieustannie. Pierwszy punkt brzmi: czy mam coś do powiedzenia? Drugi punkt brzmi: czy jest jakaś publiczność, która chciałaby tego, co mam do powiedzenia, słuchać? Trzeci punkt brzmi: czy umiem to przekazać? I czwarty, najważniejszy, za który biorę pełną odpowiedzialność, bo przecież mówię do ludzi: czy mam świadomość konsekwencji wypowiadanych słów? Uważam, że mam. Chociaż niektórzy z moich przyjaciół, ostatnio kolegów, zaczepiali mnie i podważali to, poddając pod dyskusję. Ja natomiast uważam, że jest to jeden z arcyważnych punktów – brać odpowiedzialność za słowo. Staram się robić to z całą mocą, również kontaktując ze spowiednikiem. Ale żeby to robić, żeby móc produkować regularnie te programy, potrzebne są nam środki finansowe, aby móc zapłacić ekipie, wszystko to zmontować, sprzęt, światła, studio itd., itd. Dlatego jestem zobowiązany, wdzięczny i kłaniam się w pas wszystkim, którzy już zdecydowali się zostać naszymi mecenasami i patronami. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby jeszcze wesprzeć program, kanał Marek Miśko Czuwaj i zadbać o jego rozwój, polecam pierwszy komentarz oraz opis tego filmu, w którym wszystko jest wyjaśnione. Jak to zrobić? Tam znajdziecie pełen pakiet informacji. Dziękuję raz jeszcze. Marek Miśko, Czuwaj. A na odchodne. W czasach Pana Jezusa istniała kara śmierci.
Na kartach Ewangelii nie znajdziemy jednak żadnej przypowieści oraz żadnego pouczenia, w którym Jezus wyrażałby wobec jej stosowania sprzeciw. Przecież o jednej z najistotniejszych spraw. Zobaczcie, gdy Jezus sam niesłusznie został skazany na śmierć poprzedzoną torturami, również nie odniósł się do jej stosowania. Nie mówił, muszę zginąć, bo muszę wypełnić wolę Ojca, a ale, Poncjuszu Piłacie, chciałbym ci powiedzieć, że kara śmierci jest niedopuszczalna, że Bóg jej nie chce. Nic takiego nie było. A wiecie, kim był pierwszy święty Kościoła katolickiego? Według tradycji, tym pierwszym świętym był Dyzma, czyli dobry Łotr. Obok Jezusa na krzyżu powieszonych zostało dwóch przestępców, na dwóch krzyżach, każdy winny swojej kary. Jezus nie mówi więc z krzyża nic, ani słowa o tym, że zobaczcie, popełniacie grzech, wieszacie tych ludzi, zabijacie tych ludzi, skazaliście ich na karę śmierci, nie powinno się stosować kary śmierci. Nic takiego nie było. Natomiast pomiędzy tą trójką wywiązał się dialog. Pamiętacie ten dialog? Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu. Czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Czyli kanonizował dobrego Łotra. Nie ma znów w tej historii, w tym dialogu nic, że kara śmierci jest niewłaściwa i zła. Nie wspomniał o niej Pan Jezus. Mnie to daje do myślenia. To i nauka Kościoła, i święci papieże, i inni święci, egzegeci, księża profesorowie, których wspomniałem, przykazania spisane przez Mojżesza po hebrajsku i Stary Testament spisany po hebrajsku i w języku aramejskim nic nie mówi o piątym przykazaniu jako nie zabijaj. Jest tam nie morduj. Chcę zadawać sobie takie pytania. Chcę czytać, chcę się dowiadywać, chcę poznawać, jaka jest prawda. Bo współczesność, również ta występująca w naszym świętym kościele, jak się okazuje, nie jest taka oczywista. Marek Miśko, głowa do góry, będzie dobrze. Czuwaj!